Witajcie, ze mną Gosia Rdes, nasza rodzynka, można powiedzieć, w wyścigach samochodowych w Audi TT, dobrze? Tak, dobrze. Cześć Gosiu, dobrze. Witam Cię bardzo. Cześć. Na początku oczywiście muszę Cię o czymś pouczyć, nie będzie montażu, czyli wszystko co powiesz będzie wykorzystane przeciwko Tobie, zgadzasz się? Zgadzam. No to się cieszę bardzo. Dobra, nie tracąc czasu, bo śpieszymy się na Dzień Sportu UJ-owski, zaczynamy. Powiedz mi, Gocha, jak kobieta odnajduje się w męskim świecie sportów motorowych, bo przecież Ty rywalizujesz głównie albo przede wszystkim z mężczyznami, tak? Tak jest, głównie w zasadzie w tym roku tylko i wyłącznie z mężczyznami. No jak się odnajduje? Dobrze. Świadczy o tym chociażby ostatni weekend, gdzie no było bardzo, bardzo szybko. No teraz już przyzwyczaiłam się do tego, że jestem jedyną dziewczyną i że jest to męski świat, męski sport, męskie środowisko. Na początku było, może nie było ciężko, ale było to dla mnie czymś takim nowym, no bo jak zaczynałam, tak, czy to był karting halowy, wtedy jak miałam pierwszy raz, to było 12 lat i ścigałam się z 20-paroletnimi facetami, także to już była taka pierwsza styczność. Później w tym kartingu profesjonalnym, kiedy zdobyłam w 2011 Mistrza Polski, to też byłam jedyną kobietą w kategorii. Formuła BMW, F4, też jako jedyna dziewczyna. W zeszłym roku pierwszy raz w życiu startowałam w zawodach, gdzie również z permanentnym zawodnikiem była dziewczyna, Michaela Achlin-Kotuliński. No ale finalnie sezon kończyłam wyżej niż ona, także dobrze. Super, a powiedz mi, ile jest właśnie na świecie kobiet, które tak sobie dobrze radzą w wyścigach, tak ty? Szczerze, no to bardzo mało. Naprawdę bardzo, bardzo mało. Można policzyć je na palcach, no nie wiem, może do niejednej ręki, to bym przesadziła, ale no teraz na takim międzynarodowym, wysokim poziomie, no to no ja ścigam się w Audi Sport TT Cup. Była Suzy Wolf, czynną zawodniczką, która w zeszłym roku odwiesiła kask. Ona startowała w chyba tam 7 czy 6 sezonów w serii DTM i również była testowym kierowcą w zespole Formuły 1, w zespole Williamsa. Danica Patrick, ale ona reprezentuje nieco inną, powiedzmy, dyscyplinę. Jeżeli chodzi o rajdy, no to w Polsce... Wystarczy jedna ręka, żeby na świecie dziewczyny kumatę policzyć? No dwie. Dwie ręce będzie, i tak, to jest tak, wszystko. No a są zawody organizowane tylko dla kobiet, albo są w planach takie zawody? Nie, absolutnie czegoś takiego nie ma. Po prostu na obecną chwilę moim zdaniem, żeby coś takiego było, no to jest trochę głupota. No bo nie ma tylu tych kobiet, żeby reprezentowały jakiś konkurencyjny poziom. Czyli żeby miało to sens, żeby było widowiskowe, no i żeby nie było przepaści czasowej między nimi. Także aktualnie planów takich nie ma. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. No fajnie, bo teraz chociażby patrząc na karting, na tą najniższą serię, kategorię najniższą kartingową w Polsce, no to tam ścigają się dwie czy nawet trzy dziewczynki. Także no, temat zaczyna ruszać do przodu, no i może ja doczekam czasów, kiedy ja taką serię zorganizuję, czy coś, wtedy nie wiem, zobaczymy, ale fajnie by było. Gwiazdy będą się ścigać o Puchar Gosi Rdes. A na to, że czujesz, że mężczyźni dają ci fory, no bo mimo wszystko jedzie dziewczyna. Co? Nie, no absolutnie. Po prostu najmniejszej nawet szansy na to nie ma, proszę cię. Nawet, nie. Znaczy poza torem muszę przyznać, że jeżeli chodzi o Puchar Audi, to jak najbardziej relacje mamy w porządku, poza torem. Strasznie zbliżył nas fitness camp, co było pomysłem właśnie Audi Sport, żebyśmy przed sezonem pojechali na takie tygodniowe zgrupowanie, gdzie też sprawdzą nasze przygotowanie fizyczne, jak i gdzie zbudujemy też jakąś chociaż podstawową relację między nami, że nie tylko, wiesz, kesson, tylko żeby, no nie wiem, cześć. U ciebie jakieś takie... Cześć Gosia, jesteś jedyną koleżanką naszą. Dokładnie, także na fitness campie atmosfera trochę między nami się rozluźniła, ale jednak kiedy przychodzi do walki na torze, no to absolutnie, co ty, na torze, no nie ma szans na jakiś tam nawet najmniejszy, najmalutki przywilej z racji na to, że jestem kobietą, dziewczyną, wręcz właśnie przez to, że jestem dziewczyną, która się ściga i no, która ich wyprzedza, daje im rady, to potem pojawiają się po samym starcie, po wyścigu jakieś pretensje, że Gosia, what have you... Tak. Co tutaj się podziało, co zrobiłaś, dlaczego? Ja mówię, no nie wiem, co miałam... No, jedź, przepraszam. Czy... Powiedz mi, bo ty jesteś mistrzynią Polski w kartingu. Tak. Opowiedz troszeczkę o tym, czy ty jesteś mistrzynią seniorów, czy ty jesteś mistrzynią jeszcze juniorów, czy ty faktycznie byłaś wtedy jedną kobietą i z mężczyznami rywalizowałaś? Jak to się stało, że ty zostałaś mistrzynią Polski poniekąd? Tak, to było w moim trzecim sezonie startów w kartingu, w 2011 roku dokładnie. Kategoria, w której zdobyłam mistrzostwo, to była kategoria KF2. W tym momencie ta kategoria już nie nazywa się KF2, tylko KF. Wtedy był KF3 i KF2. A z Polski na nasze co to zmienia? Po prostu nazwa. Nazwa i tylko tam, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, troszeczkę coś tam się pozmieniało, ale nie jestem w tym momencie aż tak na bieżąco już z go-kartami, żeby o tym mówić. Ale no, wtedy to było KF2 i KF3, teraz jest KF Junior i KF, po prostu zmieniły się te nazwy, tak przyjmijmy. No i ja w tej kategorii KF2, czyli bardziej seniorskiej, zdobyłam mistrza Polski, będąc wtedy jedyną kobietą.
i też pierwszą w historii, z tego co się dobrze orientuję, bo była jeszcze jedna dziewczyna, która była wicemistrzem. Ale w KF-ie... Nie złota. Nie złota, dokładnie. A powiedz mi, tylko karty... czy karty, jak się to karty, karting. Tam się dostaje od sponsorów, od organizatorów taki samochodzik, czy trzeba mieć swój? Jak to jest? Trzeba mieć swój, zdecydowanie trzeba mieć swój. Jeżeli chodzi tak jak niektóre kraje mają swoje, powiedzmy to, związki motorowe, krajowe związki motorowe, od których mogą liczyć na jakieś tam podstawowe wsparcie. Bo u nas w Polsce jest z tym średnio. Jedyne wsparcie, jakie dostałam w zasadzie od naszego związku, to była tak zwana dojazdówka na pokrycie kosztów dojazdu na zawody, jeżeli był to start tam w Mistrzostwach Europy, czy w Mistrzostwach Świata, no, czy jakaś tam zagraniczna runda, to tak, jak najbardziej wtedy pomagali dojechać, ale o samo przygotowanie sprzętu, czy o dbanie o sam zespół, mechaników, no to... Na głowie swojej tak, i w portfelu swoim. Dokładnie tak. Ty jesteś jedyną Polką w Audi TT Cup obecnie. Tak, nie będę pytał dlaczego i dlaczego jedyną dziewczyną, ale jak oceniasz swoje szanse w tym sezonie, bo już jesteśmy po pierwszym wyścigu, dokładnie, o który cię też później zapytam, ale jak plany na sezon, jak szanse twoje? No plany na sezon dosyć ambitne, bo chcę ukończyć sezon w pierwszej piątce, to jest taki mój cel, marzenie, no coś do czego dążę i biorąc pod uwagę końcówkę zeszłego roku, zeszłego sezonu, jaki fakt, że znam samochód w tym momencie jadąc na tor, no wiem czego się po danym torze spodziewać, bo w zeszłym roku każdy tor na każdej rundzie był dla mnie nowy, no chyba że Hockenheim, bo wtedy mieliśmy kibice. Co za ten? Dobrze, kibice dzwonią mi sponsorzy na pewno. RMF Max. Aha, to może cię chcą do 400 tysięcy do wygrania. Może. To nie ten RMF. Nie ten RMF, ale dobra, nie chcę dzwonią. Co za ten? Wtopa, przepraszam, nie ten. Nie szkoda. No, i że Hockenheim. Hockenheim. Hockenheim znałam, bo mieliśmy tam pierwszą i na ostatniej rundzie już byłam w drugiej, jestem na torze. Także Hockenheim już znam. No w tym momencie znam tory, pracuję z tym samym inżynierem, samochód też nie jest mi obcy, także ta pierwsza piątka myślę, że jest jak najbardziej w zasięgu, jak najbardziej realna. Masz swojego mechanika? Bo mi się ktoś, że się tłumik zepsuł. Pomógłby mi? Pewnie. No jakoś tam kontakt, coś tam, to po wywiadzie się zgadamy, nie wiem. Spoko. Wiesz co, mam mechanika, nawet kilku. Znaczy generalnie to jest tak, że ja za samochód nie odpowiadam. Za samochód odpowiadają ludzie... Inni. Inni, zorganizowani, zatrudnieni przez Audi Sport. W przypadku Pucharu Audi Sport TT Cup jest to taki zespół APT. Oni mają swoje fury i w DTM-ach, i w Adag GT Masters, i też chyba w Black Painie startują, z tego co się orientuje, sprincie. No i w tym roku odpowiadają za przygotowanie pucharowych TT-tek. Także i mechanicy są też zapewniani przez nich, bo wszystkie auto są takie same, o takiej samej specyfikacji. Dlatego... Kierowca wygrywa wyścig. Tak, kierowca, no i też odpowiednie ciśnienie, jak i ustawienie, bo mamy jakby możliwość regulacji stabilizatora z przodu i z tyłu i trzy różne twardości. Średnia, twarda i miękka. Jakbym się na tym lepiej znał, to bym ci zadał jeszcze więcej technicznych pytań, ale nie będę udawał, bo ja tylko potrafię żarówkę w porzucie wymienić i to z przodu, bo z tyłu jest za ciężko. A pytanie moje konkretne, następne jest takie o wyścig ostatni. Weekend, który jest za nami. Dwa starty tak w jeden weekend. Tak. Szóste, dziesiąte. Tak. Z dziewiątego pola startowego. Tak. No i ta dziesiątka cię tak nie zadowalała do końca, absolutnie, zauważyłem na Twitterze bodajże. No. Ale skończyłaś weekend na ósemce generalce. Tak, dokładnie. No to właśnie, słucham opinii, jak ci się ten weekend podobał i czy jesteś zadowolona. No to ósemka w generalce jest okej. Okay. Nie jest to szczyt marzeń, no wiadomo, tym celem i marzeniem jest ta pierwsza piątka. Dlatego ósemka jest okej, okay, bo różnice punktowe są naprawdę no, bardzo małe, bo też większość zawodników miała tak, że jeden wyścig poszedł dobrze, drugi trochę gorzej, także myślę, że po połowie sezonu sytuacja będzie jaśniejsza co do tej punktacji w generalce. A co ja mogę powiedzieć o weekendzie? No, czasówka poszła, znaczy założenie na czasówkę była ta pierwsza dycha, bo to jest taka dobra pozycja wyjściowa do wyścigu, znaczy no nie najlepsza, wiadomo, lepsza byłaby z pierwszej linii. A ilu was startuje? 20. No to dziewiątka to pierwsza połówka. Tak, pierwsza połówka, dokładnie. Także to było takie no, minimum, które zostało spełnione. Startowałam z 9 miejsca. Pierwszy wyścig był w moim wykonaniu lepszy, to muszę przyznać. Te ataki, które miałam, wszystkie były fajne, czyściutkie, przemyślane, zaplanowane, wyczekane. Jeden nawet był dosyć taki, no nie wiem, uznany za spektakularny, coś takiego, na ostatnim okrążeniu wyścigu. Atakowałam wtedy Niklasa Nielsena po tej najdłuższej prostej. Pierwszy, drugi, po najdłuższej prostej dojeżdżającej do trzeciego zakrętu. Prosta się nazywa Parabolika, no i tam zapakowałam mu się w zasadzie od zewnętrznej nawet. Wyszłam z tunelu, byłam na pusztu pasie, on ciął się z innym kierowcą, no i zaatakowałam go od zewnętrznej, trochę mnie wypchnął z toru. Potem zapadałam pusztu pasa jeszcze raz,
Niklas zaczął zostawać z tyłu, ja go objeżdżam, ale z Niklasa prawej strony pojawiło się już dwóch innych zawodników. Między innymi Andreas Mikkelsen i Max Hofer. No i potem był kolejny prawy, gdzie ja byłam od zewnętrznej, a tych dwóch było po mojej wewnętrznej. No i udało mi się po zewnętrznej ich objechać, bo następny zakręt był w lewo. Suma summarum wyprzedziłaś ich? Tak, suma summarum wyprzedziłam. Pod opisem filmiku będziecie mieli wszystkie te paszapy wytłumaczone, co to znaczy. Tak, i też nawet linka do tego manewru. Tak, bo jest na Twitterze, wrzucali. Zaraz będziecie mogli go zauważyć. Czyli generalnie weekend na plus. Tak, na plus. No ten drugi wyścig, jedynie trochę... Zgrzewać opony podobno. Tak, zdecydowano, powiem ci... A co to znaczy? Generalnie... Spociły się? Trochę się spociły, no. Ja je spociłam, no spowodowałam, że się spociły. Problem polegał na tym, znaczy nie problem, w zasadzie plus. Wjechaliśmy na nowych oponach. Na nowa opona bardzo łatwi, o wiele łatwiej, nie jest zahartowana, tak? Dostajemy nówkę sztukę, czyli na czasówkę no to jest świetnie, bo swój taki... no to się... pik czy topowy performance opony ma na trzecim, czwartym kółku. No a później trzeba jej dać troszeczkę na takie przestudzenie, bo jechanie, żeby no, po prostu ją zahartować, tak? No a w warunkach wyścigowych trzeba wtedy troszeczkę może nie to, że odpuścić, że noga z gazu, ale traktować ją nieco delikatniej. No a ja powiedzmy, że o tym zapomniałam. No i jakieś tam były trochę nieprzemyślane, głupie ataki, zamiast sobie wyczekać, aż gościu przede mną zmęczy się, no to chciałam szybko, szybko do przodu. Pierwszy wyścig. Drugi to był wyścig. Drugi, no ale to patrzcie, pierwszy weekend. Tak, pierwszy weekend. Trochę też tutaj obwiniam może start, samą sytuację na starcie, bo miałam ją trochę pechową, bo jeden z gości, Andreas Mikkelsen, zrobił falstart. No i zamiast zrobić ten falstart i pojechać do przodu, to on jak po falstarcie dojechał do mnie, to wtedy odpuścił nogę z gazu. No i ja nie miałam szansy, jak zgasły już światła faktycznie, odbić w prawo. Z lewej strony miałam drugiego kierowcę, który też miał dobry start, startował za mną, był to chyba Emil Lindholm. Z tego co dobrze, tak, Emil Lindholm z BRM 33. No i tak, no i po starcie spadłam na 12, potem właśnie to mnie troszeczkę tak, może nie zdekoncentrowało, ale tak spowodowało, że miałam taki głód tego pościgu. No i udało mi się odzyskać 8 miejsce, no i wtedy jak atakowałam zamiast zyskać, straciłam 3 i potem jeszcze broniłam tą 10, bo tam była kwestia pusztu pasu i Scott Spito mało co mnie nie wyprzedził, także ostatnią połowę kółka dojechałam bardzo, bardzo defensywnie, no ale udało się i dojechałam przed nim. No i zamknęłam pierwszą dziesiątkę, co kamień serca. Czyli weekend na plus, sezon tak. Na piątkę. Tak. I Gosia, z jakim numerem śmigasz? 3. Z trójeczką. Ma Gosia na trójeczkę, bo zgrzała opony. Tak właśnie. Pierwszą część kończymy. Zapraszamy Was na drugą. Trzymajcie się, cześć.